Witam bardzo serdecznie w 38 części Divinity Original Sin wersja rozszerzona, więc będę chciał tutaj oczywiście pójść do tej Evelyn teraz, ale zanim jeszcze do niej pójdę, to mamy jeszcze tutaj parę dziwnych grobowców do przekopania, żeby zmieć już to z głowy. Zobaczmy, kto tutaj jest. Tu spoczywa Taz, gburowaty goblin. Nie lubię. Ok, dobra. Zobaczymy, czy będzie nas atakował, czy raczej... Tak, zaatakował nas. Mamy tutaj psie monstrum. Przyjrzyjmy się mu. No cóż, no tak jak myślałem, no większość rzeczy tutaj udaje po prostu nieumarłych. Piesek nie wygląda zbyt, że tak powiem, miło. Zobaczymy. Aha, no tak, tylko jeszcze trzeba go trafić, nie? Od razu zatrucie. Ma tutaj zamontowane tak jak trzeba. No to dobra, no to nie ma to jak kosą załadować. 1350 punktów doświadczenia, nawet dość ładnie. Tak jak widać. A, jakieś ptaszyska tu jeszcze latają. Dobra. Tutaj mamy coś, co chyba zwalony jest ten grobowiec, widzę. Okej. Okay. A kto inny kopie, tak? No dobrze, co tutaj żeśmy jakieś truchło wykopali, w którym nie ma nic. Przejdźmy dalej. Elżbieta zachciała, źle to się skończyło. Okej, okay, no to weźmiemy zachciałą. Zobaczymy, co się wydarzy. Dobra. Teraz tutaj. Tu spoczywa Anna Matopeja, szast, prast i po niej. Co za dziwne te napisy są na tych rzeczach. Okej, okay, coś tutaj zostawiła. Coś to takiego. Dobrze wykonana laska łudu. Okultystyczna laska łudu zadaje 9 to 101 obrażeń przeszywania. No dobrze, tylko gdzie to się daje? To jest chyba, nie wiem, czy nie jest to związane z jakimś talizmanem może. Być może jako talizman trzeba to założyć. Komu byśmy to dali? A może temu magikowi? Czasem może się to przydać. Zobaczmy, dajmy magikowi. Zobaczmy, czy to jest tutaj. Nie, gdzie to mam dać? Jako pierścień? Albo tutaj możemy to dać, tak? Dobra, dajmy magikowi. Być może będzie mógł... Tu można z tego korzystać? Dobra, sprawdzimy. Niewłaściwy cel, okej, okay, dobra, czyli w ten sposób to działa. Czyli znowu mamy temat pogański, laleczki łudu. No niestety tak to już w tych grach bywa. Następne jakieś miejsce do wykopania. Tylko truchło. W którym nie ma nic. Tu poczytajmy sobie jeszcze, co to... Tu spoczywa Ramzes. Jego brat Kryzys wciąż żyje. Aha, no dobra. Ramzes, Kryzys. Ciekawe, co jeszcze. Okej. Okay. Tu następne. Tu spoczywa Whitney, elegancka ateistka. No i coś się tak wystroiła. Wybierasz się dokądś? No tak, ateistka. Ateiści są bliżej Boga, niż im się wydaje. Dobra. Obrazek, jaki żeśmy wzięli. Dlaczego ateiści są bliżej Boga? Z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że oni mogą jeszcze... bo tak, ani nie są tu, ani tu. Więc łatwiej im do Boga niż na przykład tym katolikom, nie? Dobra,
Może tyle będzie, bo nie chcę tutaj wstrzymać na razie bitwy z tymi gośćmi. Postanowiłem, że dzisiaj skopię tyłek Evelyn, więc dobra, kabliczka teleportacyjna i musimy tutaj na plażę. Ustronna plaża. Ok, ustronna plaża, więc już do niej idziemy. Ja może... zaraz, daleko to mamy? No daleko, niedaleko, ale kawałek trzeba iść. Tak, tutaj jest ta jaskinia cała. Tu jest ta jaskinia, dobra, wchodzimy. Tam jeszcze coś się tli, jakiś ten, dobra, idziemy, idziemy. No dawaj tutaj. Wiesz, tam żadne pułapki się nie wpakuje gdzieś. Tak, tutaj ta walka była i nie poradziłem sobie z nią, ale myślę, że teraz sobie tutaj poradzę. Dobra, nawet dość szybko się przemieszczają, widzę, więc spoko. Zapiszę stan gry i być może wezmę tutaj, zadziałam tak jak na zasadzie wyciągania. Z tego względu, że no, to będzie dość trudna walka. Nie wiem na ile to się może udać, chociaż tutaj mamy naprawdę dosyć mocne te wszystkie czary i tak dalej. Dobra, zapiszę stan gry. Ale tak mi się wydaje, wyślemy tego gościa. A nie, on nie może być wysłany, tak, bo nie będzie chciała ze mną rozmawiać. Więc jak zawsze wyślemy tą. Niech zagada. To już rozmowa była, więc ja tylko przerzucę szybko. Tak. Wypuszczę ją. Dobra. Dobra, postara się to zrobić. Ty, czy jesteś czarodziejką źródła? Tak, kontynuuj. Co robi Jake? Co mu zrobiłaś? To już było. Opowiedz o kobiecie. Kim jest Bracchus Rex? Jednej rzeczy nie zrobiłem przed tą walką. Dobra, kontynuuj, zakończmy rozmowę, koniec. Dobra, problem w tym, że ona pierwsza zaczyna. Tutaj mamy... Okej. Dała nam trochę popalić. Zobaczmy, co jeszcze zrobi. Oślepienie, odporność. No więc zobaczymy. Problem w tym, że tutaj właśnie trochę nam się dostanie na dobry początek. Ale ma uderzeń. Otóż ja muszę tutaj dać im ich wyposażyć w inne rzeczy po prostu. Dobra. 9 punktów akcji. Atak zaskoczenia, pudło. No, uciekaj, uciekaj. Dobra, to będzie chyba szansa na to, żeby to przetrwać. Ta nie wie, co zrobić. Ten się jakoś coś tutaj zrobił. Dobra, i będą tracić tury. Ok. Płoniemy trochę. Trochę tur stracą. No zobaczymy. Poziom szósty. Więc okej, Evelyn, zbadajmy ją na tą chwilę. Na razie nie wiemy, jakie ma możliwości, ale co możemy tutaj zrobić? Wiem, że ogień im tutaj niewiele zrobi, ale by pasowało dać tutaj taką rzecz, że zamrozić. Strzałę zamrażającą, ona zrobi nam pewną robotę. Będą się ślizgać prawdopodobnie, zobaczymy. Zamrożenie porażka, ale mogę jeszcze raz to zrobić. Albo mogę ją otruć zatrutą strzałą, czy też chmurę trucizny mogę tutaj zastosować. I będzie całkiem nieźle. Dobra, na dobry początek. Teraz tak, weźmiemy sobie oczywiście naszego przyjaciela.
tutaj utworzymy teraz. Ok, Ewelin jest dosyć mocna. Dobra, coś jeszcze tutaj mogę zrobić? Mogę przynajmniej tą, no niestety braknie mi punktów. Dobra. Ten gość, pierwsze co zrobię, to damy tą, muszę trochę podleczyć. Czego tutaj czaszka, jakaś taka dziwna ręka się. A nie, dobra, bo to jest. Okej. Dobra, muszę ją trochę podleczyć. I to co mogę zrobić, to próbować zmrozić kogoś jeszcze. Czy uda się ją zamrozić? Zobaczymy. Mam dosyć dużą inteligencję, więc powinno się dać. Porażka zamrożenia, niestety. Ok. Teraz ta się trochę jara, więc muszę nią wyjść z tego miejsca. Dobra, co tu możemy zrobić? Już od razu robimy. Pająka na razie nie mogę wyczarować. No to mogę tylko w nią przywalić. Tylko tyle, jakie ona ma te różdżki? Powietrze, błąd, ogień, błąd. Ona musi mieć ziemię i wodę. To będą najlepsze akurat różdżki do walki. Ok, straciłem trochę pewnie w turach, niestety tak. No to muszę się zatrzymać. Uwaga, leci grubas, trochę dostał. Ta trucizna ich tutaj troszkę nieco osłabi. Tu jest jakiś gościu, się też zatruł, ale jemu, na niego nie działa zatrucie. Dobra, ten teraz nie chleje. Co to jest? No dobra, spróbuj go załatwić. Ok, jeszcze raz go walniesz? Nie, ale mogę sobie stanąć gdzieś tutaj, żeby ich trochę osłonić, tych moich. No, na niego zatrucie nie działa, więc spokojnie. Tutaj nam dają ogłuszenia. Okej, co tutaj? Ta się powaliła. Dobra, mamy tutaj, że jest ślisko, więc jest ok, niech ona leży powalona. Ta się jeszcze leczy, ale trochę słabo. Zobaczmy, tutaj mogę go zaatakować w ten sposób, ale zobaczmy, co jeszcze mogę zrobić, zanim... czy zaraza mu coś tutaj zrobi? Nie wiem. Mogę spróbować któregoś z tych gości... tak, żeby znokautować. Dobra, to jest zawsze troszeczkę zatrucie, powalenie. Dobra, zbadajmy. Woda, bardzo słabo na wodę są, bardzo słabi. Zobaczmy na tego. Ziemia, czyli jest na powietrze, ma 200%, czyli dobrze wybrałem. Pobadam ich trochę. Woda, czyli tutaj widzę, że woda jest dla nich. Woda. Dobra, ten gościu jeszcze zbadajmy go. Ten na przeszywanie tylko. No bo to jest jakiś wojownik pewnie. Ewelyn. Zbadajmy ją. Na co jest odporna? O, prawie na wszystko. Dobra, rzućmy tutaj wodą. Przymoczymy trochę towarzystwo. Myślę, że tak. Dobra, rzuć. Dobra, zamoczenie. Zamoczenie to będzie dla nich troszeczkę przykre. Teraz tak, magik. Magik. Możemy ich tutaj... obrażenia od powietrza. To jak już, to tylko Ewelyn możemy śmigać. Ale chyba nie bardzo mogę. A tutaj są od ziemi obrażenia.
Czyli, ale co, jestem, no dobra, jak zwykle jestem nie tam, gdzie trzeba. Muszę trochę podejść. Teraz może... kogo tutaj załatwić? Ta jest powalona na dwie tury, więc jak już to chyba tego, za tego bym się wziął. Uuu, jak pięknie zaliczył, kurczę. Super sprawa. Można by ich moczyć, ale ja na razie odczekam tą turę. Scarlet. Scarlet się troszkę leczy. Ja bym jeszcze ją trochę podleczył tym. Dobra, i tutaj bym pociągnął w tą chmurę. Zobaczymy, na ile ogień. Chociaż nie wiem, czy to będzie dobre. Ale nie, bo ona nie strzela łukami. Powinienem go załatwić w tym momencie, tego grubasa. Dobra. No, dużo punktów doświadczenia nie dostaję, bo... Ok, trafienie krytyczne. Jeszcze raz. Masz, kurczę, chyba coś nie poszło. Ten się zatruł. To. Temu niewiele zrobisz. Tamten czeka. Ten się tu zbliżył dość mocno, widzę. Coś tam, siła woli obniżona. Dobrze, to ja w takim układzie, cóż mogę tutaj zrobić? No, przywalić temu gościowi tylko. Przyjaram się trochę. Okej, jeszcze raz go pociągnę. Nie. Ale mogę kimś rzucić o ziemię. Ta się trochę tutaj pali. Co tutaj mamy? Nick się ma. Evelyn wstała. Evelyn wstała. Ona jest odporna na ogień? Chyba nie za bardzo. Ale można by było dać jej ogłuszenie. A ten ją chroni. To jest sposób na nią. Myślę, że... Zastanawiam się właśnie, czy... Czy tak zrobić, czy tego tutaj załatwić. 80. Jeszcze zaraz. 58. Kurczę, myślałem, że go załatwię. A tu jednak nie wyszło. Ta się trochę jara. Ale mogę sobie... nie, ta się nie pali. Tu bym to wysadził w powietrze, ale dobra. Dobra. Nie mamy żadnej przypadłości. Nie da się jej dotknąć, nie da się. Spróbuję ją jeszcze raz przymrozić, albo może zamrożę tego gościa. Dobra, przynajmniej jeden wyeliminowany. Dobra, biją. O, coś słabo trochę ci idzie, widzę to jej bicie. O, nie jest tak źle. Widzę, że raczej sobie z tym poradzę wszystkim. Zobaczymy, co ta zrobi. No dobra, przyjarała trochę. Spowodowała, że sama se spaliła parę rzeczy. Spowolnienie. Komu? Nikowi! To mu... Dobra, wyleczyła się. Ma dużo ruchów, widzę. W turze. Spróbujmy zmanipulować gościa. Dobra, jest zmanipulowany. I właściwie tyle zrobimy. Jak się miewa ta postać? No trochę się jara, nie? No zobaczymy. Może mogę się zregenerować, czy nie bardzo? Dobra, odsunę się trochę. Regenerację chyba nie będę miał. Ok. Dobra. Ta może uderzyć. 7 punktów akcji, nie mam na tyle.
ale może spróbuję się. Kurde, jak ja nie lubię, jak takie coś się mi dzieje. Nie wiem, czego tak jest, ale. Chyba żeśmy ją powalili na glebę. Tak, leży i kwiczy. To się na razie nie podniesie. Co to teraz zrobić? Można by było nią rzucić o ziemię i gdzieś pobliżej nas ją gdzieś tutaj, albo po prostu spróbować ją. Hmm. 76 obrażeń. Dobrze. Ma dosyć sporo. Może bym dał regenerację. Okej. Okay. No i tyle na razie tym gościem mogę. Teraz ta kobitka. Zobaczmy, czy damy radę. Chyba damy radę. Albo możemy właśnie teraz pająkiem pająka sobie stworzyć. Okej. Stay back, my friend. Dobra, no to ten niech po prostu pierze. No nie jest za silny, jak widać, na nią akurat. Dobra, pająk niech da jeszcze z osłabieniem. Okej, okay, została osłabiona. No i tyle na razie zrobimy. Ktoś tu wybuchł. Cyklop czarodziej. Tutaj mamy jakiegoś gościa, który jest takim zawodnikiem, tak? Zobaczmy. Nie spodziewałem się takiego czegoś. Ten wyeksplodował. Ten chyba też wyeksploduje, demoniczny skurczygnat. Może zaraz, jak? Łucznik. Okej, okay, dobra, jakoś trzeba będzie coś tutaj wykombinować. Spróbujmy. Ach, dwie osoby mi padły, bo to są wybuchowe. Trzeba było ich od razu rozwalać może na początek. Dobra. Okej, nic na razie więcej nie zrobimy. Ta wstała i się leczy. Cholera jasna. Zatukła pająka. Aj, kurde, mimo wszystko trochę ciężka walka mi się zrobiła. Dobra. No musimy tak robić, bo nie mamy wyjścia po prostu. Trzeba ich leczyć i siebie też. No bo nie mamy szans inaczej. Ta znowu podlazła tutaj z bliska. Chce mi tą załatwić. Tu jest ten magik, mnie strasznie... nie wiem, czy on jest odporny na jakieś te... A weleń się leczy cały czas. Spróbujmy tego magika. Ach, kurde, blaszka. Nie chcę wybuchowymi, ale może ją zatruję. Okej. Kurde. Miała to być taka prosta walka, no.
Dobra, no tak, tutaj się pali wszystko. Ale widzę, że muszę się wesprzeć. No bo nic innego nie zrobię na razie. Ten gość też, też ma co ma. No, nie dałem mu żadnych mikstur leczących dla siebie. Chyba nie, no szkoda, jak to możliwe. No i to jest to, tracę bardzo dużo na te... Spróbujemy tego zamrozić. Dobra, przynajmniej tego jednego mam wyeliminowanego. Chyba bierzmy się za tą Evelyn, bo normalnie ona nas tutaj wykończy jeszcze trochę. Cel niewidoczny. Kurde, Leblanc. Jak to niewidoczny? No i widzisz, będzie dobrze. Poza zasięgiem cel. No nie, no muszę ją jakoś... Poza zasięgiem. No nie, no jak jest ona niewidoczna, co jej mogę zrobić, no? Kurde. Ale się pochrzaniło. Ale się pochrzaniło. Cel jest niewidoczny. To jak zrobić, żeby była widoczna, no? Kurde, Leblanc jest do kitu. Może tutaj damy. Dobra, sama wylazła z tego. No to wylazła chyba na swoją zgubę. No, ładuj w nią. Jeszcze raz. Nie da rady już. Siekniesz jeszcze? Kurczę, też nie da rady, żeby jeszcze. Ta z bliska. Może się nieco oddalę, bo... Okej, okay, padła. I teraz jeszcze tylko pozostał ten gość do załatwienia. Dobra. No, trzeba przyznać, że wcale mimo wszystko, mimo tak, że taki poziom trochę niski, to jednak jak widać całkiem... Go jeszcze w ogień wrzucimy, niech się pali. Dobra. No to ten to już będzie formalność właściwie. Okej. Okay. No, 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 łowca źródła. Droga nieboszczka Evelyn powiadomiła mnie o twoim przybyciu do Cyseal. Łowcy źródła zlatują się do zwłok spętanych magią. Źródła szybciej niż muchy do ekskrementów. Okej, okay. Co on tutaj ma? O! Magiczna zatruta rzutka. A to jest słabe wszystko. To 21, odporność na wodę, odporność na ziemię. Jakiś fan Tagora, dobra. Oto jestem. Dawniej człowiek, teraz potwór. Niegodny łaski pośredniczki. Racja, Jake, jak mnie mam. Nie inaczej, Jake, za dnia racja, w nocy czarodziej źródła, po śmierci męczennik. Nazywasz się męczennikiem, co masz na myśli?
Co mam na myśli? Śmiesz to kwestionować? Tak? Arogancki psie, służąc pośredniczce, straciłem życie. Leandro, błogosławiona pośredniczko, podążałbym za tobą do końca świata. A to, żeś się napodąża. Ale tak się nie stało. Ja, wybitny czarodziej źródła, zostałem uśmiercony. I to przez kogo? Przez rodzoną siostrę Leandry. Niech ją zaraza. Czekaj, więc zamordowała cię siostra pośredniczki? Tak, Ikara. Mierzi mnie każda sylaba, nazywają ją Białą Wiedźmą. Jest dość potężna, ale nie przypuszczałbym, że sprzeciwi się swojej siostrze Leandrze i zabije jej zaufanego poplecznika, mnie. Na pewno wiesz o Ikarze coś jeszcze? Nie da się ukryć, co mnie obchodziła ta plugawa kobieta, Biała Wiedźma, lecz w rodzinie Czarna Owca. Odrzuciła nauki siostry, dasz wiarę? Mogła być prawą ręką pośredniczki, ale dobrowolnie z tego zrezygnowała. Zemści się na niej, o święta Leandro, przyzywam cię. Otwórz jej żyły, pozbaw resztek krwi, niech się w końcu do czegoś przyda. No, wzywa demona jak zwykle. Opowiedz mi o swojej śmierci. Moja śmierć, opowieść iście żałosna. Czas, mglista północ, miejsce, gospoda pod królewskim krabem, osoby, ja, Leandra, Ikara i nieznajomy, którego tożsamości nie udało mi się ustalić. Pośredniczka miała się tam spotkać z nieznajomym i kazała mi czuwać, by w razie czego go obezwładnić. Najpierw słyszałem odgłosy namiętności, lecz później zaciekłej kłótni. Gdy Leandra wydała rozkaz, wszedłem do pomieszczenia. Przemknęła obok mnie i och, nadal czułem jej boski oddech przy uchu. Szepnęła, wykończ go. Mężczyzna leżał powalony na podłodze, czekając na cios sztyletu, który wbiłem mu prosto w serce. Chwilę później Ikara wpadła przez okno, a ja byłem bezbronny. Brutalnie wyrwała ze mnie życie. Umarłem w blasku źródła niczym święty męczennik, zgładzony ku chwale pośredniczki. Dlaczego Ewelin cię wskrzesiła? Bajarka, uważając się za ulubienicę pośredniczki, nie mogła się pogodzić z tym, że to ja zostałem jej powiernikiem. Gdy zrozumiała, że pośredniczka była w gospodzie w noc mojego morderstwa, nie mogła znieść myśli, że to nie jej zaufała, lecz mnie. Przywróciła mnie do życia, żebym jej powiedział, co wiem. Pragnęła informacji, dzięki którym znów wkradnie się w łaski pośredniczki. Jak ci jednak wiadomo, Leandry nie interesowały marne sztuczki Ewelin. Ewelin wspomniała o wskrzeszeniu Brakkusa Rexa. Wiesz coś o nim? Tak. Król nie żyje, ale już niedługo. Chwała królowi. Brakkus Rex nie ma sobie równych, łowco. Jego wiedza o źródle jest absolutna i dzięki niemu tak samo będzie z pośredniczką. Twój czas się zbliża, choć jeszcze tego nie wiesz. Jego topór już pędzi w kierunku twojego mizernego karku. A ja nie przydam się już Leandrze. Moja nadgryziona przez robactwo powłoka stanowi obrazę jej doskonałości. Udam się do grobu. Raczej nie będzie mi żałować należytego odpoczynku. 6000 doświadczenia. Pięknie. Ktoś mi tu umarł, widzę. Giną mi ci ludzie gdzieś. Dobra, to trzeba gościa tu wskrzesić, no bo jak? Tak to może być. Dobra, trzeba ich teraz tu wszystkich zreperować. Bo się niestety podziało. Dobra, muszą się zreperować. Temu nie dałem tutaj żadnych, no mam mikstury, tylko tutaj mu nie dałem, dlatego nie mogłem ich wykorzystywać, tych mikstur. Kurka wodna, a czasem się przydają. Tego nie wypróbowałem sobie, zapomniałem sobie o tym. No dobra, doleczę ich wszystkich do końca. No bo tutaj inaczej nie będzie. Okej. Dobrze. No,
Okej, okay, zapiszę od razu stan gry, bo nigdy nic nie wiadomo. Coś tutaj pozbieramy. Widzę, że są jakieś fanty. Teraz mogę przywrócić jej te rzeczy, które miała. Chociaż tutaj mogę zostawić tą ziemię. Wodę zmienię z ogniem. Niech będzie ogień. No i pozbierajmy. O, coś się przyda. Mikstury. Śmierdzący szalik. Co się tam błyszczy? Miecz jakiś półtora ręczny. Dobrze, to ma ile? 6 tych. Ta ma. Ileś ma? Ma 2 tylko. No to nie, to może bym jej dał trochę, bo. Podziel przedmiot. Zobaczmy, damy jej 2. Dobra. I teraz przenieśmy pozostałe rzeczy. Skóra. No to wiadomo. Śmierdzący szalik. Od tej prostej, jedwabnej apaszki bije silna woń osoby o nadaktywnym układzie hormonalnym. Ciekawe. Może to jest jakiś dowód w sprawie. Zobaczymy. O, ten miecz to raczej się nie przyda. Dobrze, tutaj wszystkie beczki. Ok, ponownie zapiszę stan gry, jakby na to nie patrzył, i przechodzimy dalej. Zapis się podjął. Jakiś szczurek tu biegnie. Może pogadamy z nim, co? Jak nie będzie uciekał tak za bardzo. No, patrzcie, nigdy nie mogę trafić na niego. Demon, demonium, jeszcze cię dopadnę. Dobra, wybrałem nie tego, co trzeba. Chciałem tylko porozmawiać z tym szczurkiem. Jak Evelyn może nienawidzić Jake'a? Oboje są bliskimi przyjaciółmi. Białowłosej pani, jak jej tam było? P. Przewodniczka? Okej, okay, dobra. Przejrzyjmy, co tutaj możemy zrobić. Co możemy wziąć? Tutaj mamy co? Bluźnierstwo. Staty, fiolki, tak? Bluźnierstwo. No dobra, weźmiemy. Szeroka czaszka, wiadro. A nie wiem, na co to wiadro brać. Dobra, może być. Tutaj jest jakiś martwy ktoś. Ork. Oczywiście nic tutaj w nim nie znajdziemy. Tych rzeczy nie będziemy zbierać, bo to jest bez sensu. Oczywiście okultystyczne jakieś rzeczy tutaj miały swoje miejsce. Zobaczmy, co tutaj jest teraz. Co tu możemy? Można usiąść gdzieś. Okej, okay, pusta butelka. To zaraz mikstury będziemy robić. O proszę, dobra, to wszystko. To jest co? Odporność na wodę. Dobra. Czaszka bez szczęki. Super. Tutaj jest coś, pokazuje mi jakieś tam je... kryjówka Evelyn. Sama w sobie, ok. Dobra, przeczytajmy tą książkę. Bluźnierstwo. Dlaczego siedmioro nie istnieje i nigdy nie istniało? Dziwne. Więc to na sprzedaż pójdzie. Ten śmierdzący szalik, nie wiem, czy to nie jest do dowodów, nie będę go na razie ruszał. Idźmy dalej. Pusta, pusta, szeroka. Coś tu jeszcze mamy takiego ciekawego, co by się mogło przydać. Raczej nie. Przejdźmy na tą stronę. Jest jakaś skrzynia. Tu jest jakaś malutka skrzyneczka. Zobaczmy, czy coś w biurku jest. Trochę kasy. Jest malutka skrzyneczka. Pudełeczko, coś mamy niezidentyfikowanego, bierzemy. Teraz tak, przeglądnijmy. Tu nie ma nic. Tu jest jakaś księga. Dobra. Tu jest jakieś pudło. Okej. Okay. No już, aria. Księgomien tektoniczny
podmuch, geomancja. Zadaje tyle obrażeń ziemi wszystkim celom na obszarze w kształcie stożka, o kącie, rozwarcia i tak dalej. Tworzy oleistą powierzchnię, może spowodować skamienienie. Ale adept jest potrzebny. Kurka wodna, dobre to. Dobra, zbieramy rzeczy, które tu jeszcze mogą nosić. O, kałamasz i pióro, wreszcie, wreszcie, jak ja tego pragnąłem. Kałamasz i pióro. Już dajemy to do Johana. Bo teraz będę mógł te pisać po tych, nie? No tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Co tu mamy? Szybki zapis się powiódł. No właściwie tutaj już więcej chyba nic specjalnie nie ma. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze mamy. Co to są jakieś tu kartki porozwalane? Tu jest jakiś fotel, na który lepiej nie siadać, bo to będzie zabijać. No dobra, idziemy, zobaczymy. Tu mamy madejowe łoże. Ok, kolejna jeszcze jakaś tutaj. Salka taka mała. A też tutaj nie za wiele widzę jest. Właściwie nic tu nie ma. Co w biurku? Trochę kasy. I tu jest coś jeszcze? Na tym nie. Parę książek. Właściwie to nic więcej tutaj nie było. O, wyjechałem gdzieś kamerą poza i dziwnie to wyglądało. Dobrze, to już w tym momencie sprawę mamy rozwiązaną z tą Evelyn. I wracamy do tego chyba kościoła, nie? I co tutaj mamy? Podróż, o proszę bardzo, żona rajcy, nam się rozwiązało zadanie. Udało nam się rozwiązać zagadkę śmierci rajcy Jake'a i udowodnić niewinność jego żony Esmeraldy. Okej. Co jeszcze mamy? Odnaleźć wiedźmy tu się tutaj. Zagadkowe morderstwo też żeśmy rozwiązali. Okazało się, że Jake był czarodziejem źródła i ofiarą magii źródła. Zabiła go kobieta o imieniu Ikara, znana również jako Biała Wiedźma. Jest siostrą Leandry, przywódczynią sekty, którą badamy. Jake zaś został zamieniony w zombie. To dla niego odpowiednia kara. Dobra, odnaleźć wiedźmę. Rajca raczej nie umarły. Jake powiedział, że został zamordowany przez Białą Wiedźmę i karę. Jest ona siostrą Leandry, która przewodzi wyznawcom źródła, pleniącym się w Cyseal. Musimy odnaleźć Ikarę i kontynuować śledztwo. O, świetnie. Poszukiwania braku Sareksa. Zarówno Evelyn, jak i Jake należeli do sekty, której przywódczyni Leandra próbuje wskrzesić braku Sareksa, pradawnego króla źródła, którego powrót skończyłby się apokalipsą. Leandra zdołała uciec i zapewne zmierza teraz w kierunku grobowca Brakusa. Musimy się dowiedzieć, gdzie pochowano tego plugawca. W kościele. Okazało się, że Evelyn nie zamordowała rajcy Jake'a, lecz to ona go wskrzesiła za sprawą nekromancji. Jej misją w Cyseal było doprowadzenie do wskrzeszenia pradawnego króla źródła Brakusa Rexa. Jej mistrzyni Leandra nadal próbuje tego dokonać. Trzeba ją powstrzymać. Okej. Okay. To wracamy się. Wracamy się już z tego bajzlu całego. Tutaj już nic więcej nie ma. Daliśmy radę, chociaż nie obyło się bez niestety kopnięcia w kalendarz. To chyba 3 razy. No ale tak to już jest w tej grze. Zobaczmy, czy ta ma wszystkie tutaj potrzebne rzeczy. Dobra, weźmy według rodzaju, bo tutaj mamy tą kolejność, to. No jest, kolejność jest dobra. Brakuje mi po prostu jednego elementu. Dobrze. No co jest? Czego nie idziecie tutaj? No? Gdzieś się zaplątali. Zbadajmy jeszcze, co udało nam się uzyskać. Czyli tak, to oczywiście wiadomo gdzie. Wiadro, odporność na wodę.
Nie wiem, po co ta odporność na wodę. Właściwie woda mi nic specjalnie nie robi złego. Zidentyfikujmy. Odporność na truciznę. Tu na ziemię i spostrzegę polihistoryczne i trochę więcej do ruchu. Spostrzegawczość polihistor. No nie, tutaj akurat bym tego polihistora nie ruszał. Przeczytajmy książkę. Utalentowany mag może tworzyć własne zwoje, a nawet księgi magiczne. Pewnie należy połączyć ze sobą kałamarz i pióro, a następnie potraktować je czarodziejskim pyłem. Pamiętaj, muszą być połączone, bo inaczej zaklęcie nie zadziała. Czyli to już znam. Zobaczmy teraz to. Tektoniczny podmuch. Zbyt niski poziom. Więc sprawdźmy. Dwa. Musi być chyba na trzecim poziomie. Poziom drugi. 5 na poziomie nowicji, 2 na poziomie adept. Poziom drugi. No, 6 na 3 na adept. 2 na adept. Oraz 0 na poziomie mistrz. Bo to mam tutaj adepta. Ale poziom 9 muszę mieć postaci. Ok, dobra. Czyli ta się może tego nauczyć. Tylko tyle, że ta też się może tego nauczyć. Właściwie wszyscy się mogą tego nauczyć. No dobra, to niech ta to ma, no niech będzie. Odporność na ogień, odporność na truciznę. Nie wiem, komu to dać. Zobaczymy. Staruszko, to będzie coś ciekawego. O, bardzo słaby, jeśli chodzi o... Niestety, woda życia zaklęcie ma. Też ciekawe. Bardzo rzadkie, ale niestety bardzo słabe jak na moje możliwości. Tutaj mam woda 58, a tu jest woda 53 na 32, a te też ma woda życia. No dobra, to pójdzie na sprzedaż. Trochę więcej za to kasy dostaniemy. Ten pierścień nie wiem komu tam dać. Na razie przesuńmy tu. Przejdźmy tutaj, zobaczmy. Tutaj amulety, wszyscy pierścienie mają. Odporność na powietrze, polihistor, telekineza. Myślę, że tutaj wezmę odporność i dam na to jednak. Żeby była różnorodność. Amulet oświeconych. Nie zauważyłem, że to mam. Siła i punkty wytrzymałości. Siła. Siłę to mógłbym tej dać. Ona by wtedy mogła nosić to, bo tej siły brakuje. I większe punkty wytrzymałości. No ciekawe. Dobra, dajmy jej. Ok, teraz będę mógł jej to zastosować. Inicjatywa 2, niezniszczalność. O tak. Dobra, to przesuniemy tu. No i już jest cacy. Nawet nie wiedziałem, że taki ma amulet. Tak, to jest tutaj resztę do sprzedania. Dobra, kto tutaj ma jeszcze albo nie ma? Spostrzegawczość, odporność na ziemię, otwieranie zamków, to tak. Ten co tutaj ma? Odporność na wodę, odporność na truciznę. No, myślę, że chyba tyle wystarczy w tym temacie. Dobra, jeszcze na razie mam za niski poziom. Nowicjusz, co to jest przywołanie nieumarłego fechtmistrza? No, też by się przydało tego nauczyć. Niestety czarna magia. Czarnej magii chyba nikt nie ma. No, nikt nie ma. Kto by mógł przywoływać ewentualnie? No, ta mogłaby przywoływać. Chociaż ta kogoś przywołuje już pająka i te inne sprawy, więc raczej może do przywoływania byśmy jeszcze
tą wciągnęli, tylko będę musiał jej ten poziom tutaj zwiększyć, nie? Adept, łotrzyk, adept, kredrozofia, nowicjusz, regeneracja. Ajajaj, no nie mam chyba. To wszystko na zero mu prawie. Dobra. Idźmy dalej. Czy wyłazimy stąd już. No i trzeba się wrócić do tego całego... Łowca źródła, odoć się, prawda? Poznać losy rajcy Jake'a. O, ktoś tutaj się tutaj pojawił. Archu, o, proszę. Masz coś ciekawego? No ma, dobra, to weźmiemy od razu, kupimy co możemy. Pewnie to się przyda. Co tu jeszcze mamy? Geomancja, błogosławieństwo, grzmotnięcie głazem. Ciekawe. Wzmocnienie, olej. Osłupiający dotyk, magiczna zatruta rzutka, tak, tylko że to już jest adept. Wchłonięcie się mocy ziemi, przywołanie pająka. Z tych to zaraz, błogosławieństwo, usuń klątwę z celu i zapewnij błogosławieństwo. Zwiększa szansę na trafienie o 30% na następną liczbę 5 tur. Dobra, to by można było kupić to. Grzmotnięcie głazem też się może przydać. Ktoś tam ma geomancję, to wzmocnienie. Pancerze plus 20. Olej. Olej spowalnia postaci, można go również, dobra, tutaj. Wzmocnienie. No, ja wiem, wzmocnienie mogłoby być w sumie, tylko czy będę miał czas na wykorzystanie tego. O, tutaj mamy ciekawe rzeczy, ale też kosztują. Ziemia, woda, ziemia to jest, ale inteligencja, no to mamy oczywiście kogoś, kto może tym śmigać. Reszta chyba, żeśmy mu sprzedawali. Możemy mu też jeszcze sprzedać parę rzeczy, bo on widzę, że ma trochę kasy, więc mu tutaj parę rzeczy byśmy upchnęli. Tak, te książki mu pchniemy. Tak, zobaczmy. No, będziemy po trosze. Odporność na ogień. Aha, to jej dam, bo ona ma kiepską sprawę. Dobra, a resztę to wysprzedajemy. Tak, żeby go gościa oskubać ile się da. Tutaj mamy tą dzidę, ale to na sprzedaż raczej. To jest mocarne, ale mam za mało siły. Miotłę możemy mu sprzedać. Zobaczmy, czy jeszcze mogę mu sprzedawać. Dobra. 7 inteligencja, dobra, to. No skoro tu mamy jednoręczna broń. Zastanawiam się, czy sobie tego nie zostawię może na razie. Dobra, 383, tak? Dobra, to można sprzedać, młotek też. Ades, zbrojny, obezwładniający cios. No raczej pasowałoby się tego nauczyć. Rozdarcie. To już rozdarcie, to już tamta ma, to sprzedamy. Rykoszet mamy. Ognisty wzrok. Ten dom spostrzegawczości wyłania efektu ognia. To takie 190 jeszcze, tak? Czyli coś jeszcze można by było tutaj sprzedać, ale myślę, że chyba na razie wystarczy. No to wymiana zarąbiste. Dobra, tak jest, pozwól, że cię wtajemniczę. Na bogów, nikt nie byłby w stanie przewidzieć tak straszliwego rozwoju wypadków. To nawet gorsze niż moje najgorsze koszmary. Nie wierzę, że próbują wskrzesić jego, Brakusa Rexa. To niemożliwe. Przepraszam, ale to tak niepokojące wieści. To coś było królem tyranów.
Uosobieniem postrachu należy powstrzymać obłąkańców, którzy pragną go ożywić za wszelką cenę. Zdaje się, że bardzo się tym przejąłeś, Archu. Tak, to prawda. Bracchus obaliłby króla demonów z najzwyklejszej perfidii i złośliwości, gdyby miał okazję. Nie można dopuścić, żeby świat, w tym ty i ja, znów cierpiał z powodu jego podłości. Myśl o możliwości jego powrotu jest dla mnie nieznośna. Co do Ikary, to, że została wciągnięta w tę paskudną sprawę, to istna tragedia. Jeśli nekromanci próbują wskrzesić Bracchusa, z pewnością zbierają się wokół jego grobu. Wiesz, gdzie należy go szukać? Od dawna krążą plotki, że Bracchus został pogrzebany w kryptach pod opuszczonym kościołem Siedmiorga na wschód od Cesala. Obecnie roi się tam od nieumarłych, więc pogłoski mogą być zgodne z prawdą. Dokądkolwiek uda się Leandra, zewsząd zmarli powstają z grobów, a zła moc dawno poległego tyrana zdała się przetrwać nawet jego śmierć. Tak w ogóle, czy ktokolwiek w kryjówce Evelyn wspominał o Kassandrze? O Kassandrze? Nie, nikt o niej nie mówił. Dlaczego pytasz? To nic, łowco, nic. W głowie mi się kręci, ale wkrótce dojdę do siebie, kiedy już ukrócisz niecne działania Leandry. Dlaczego tak nie możesz przeboleć, że Ikara brała w tym wszystkim udział? To wspaniała kobieta, łowco, pani wszystkiego, co dobre i czyste. Może i zabiła Jake'a, ale okazał się on przecież podłym czarodziejem źródła. Mogę się tylko domyślać, że rozpracowała niecne plany swojej siostry i obawiać się o jej bezpieczeństwo. Udało nam się zobaczyć przywódczynię tej sekty, czarodziejkę źródła Leandrę. Leandra, znam ją, choć nie widziałem jej od lat. Jak wiesz, ona i Ikara są siostrami. Trudno mi uwierzyć, że przewodzi tej sekcie i jest na tyle otępiała, by wspierać Bracchusa Rexa, ale nie można jej zaprzeczać, że bierze w tym wszystkim udział. Sprytem przewyższa 10 czarodziei razem wziętych, łowco. To potężna przeciwniczka. Jake i Evelyn nazwali ją pośredniczką, prawda? W takim razie to właśnie ona może być nieuchwytną przywódczynią niepokalanych. Kim są niepokalani? W lasach na północ od Cyseal jest wioska, w której zapanowała nowa religia. Jej wyznawcy nazywają się niepokalanymi i podobno czczą swoją przywódczynią pośredniczkę. Osada ta zwie się Srebrny Jar. Jeśli się nie mylę, praktykuje się tam magię źródła. Masz jakiś pomysł, kim może być nieznajomy, o którym wspominał Jake? Ten, z którym Leandra spotkała się w karczmie? Niestety nie mam pojęcia. Może być czarodziejem źródła albo kolejną ofiarą wybiegów Leandry. Przedstawiciele Legionu nie znaleźli na miejscu zbrodni drugiego ciała, więc może jednak zdołał przeżyć. Choć możliwe, że to Evelyn zabrała jego zwłoki, by na nich eksperymentować. Musimy kontynuować śledztwo. Spróbuję się dowiedzieć czegoś więcej o działaniach Ikary. Ale w tym czasie proszę, idź za Leandrą do starego kościoła na wschodzie i powstrzymaj ją przed wskrzeszeniem Bracchusa. Błagam. Zakończ. Ok, dziennik zaktualizowany. Samuel Rexa starczy, by zmienić naszego zaprzyjaźnionego. Ciekawe, czemu tak bardzo boi się tego prastarego widma. Ok, znowu mamy jakąś gadkę szmatkę. No to pogadajmy. I tak oto zagadka została rozwiązana. Rajca Jake zginął z rąk tak zwanej Białej Wiedźmy Ikary. Pojawiło się jednak nowe zmartwienie, Bracchus Rex. Działamy jednak zgodnie z naszym celem. Nasze rozkazy nie wspominają o polowaniu na jakiegoś nieumarłego króla. Nasz kolejny krok jest więc oczywisty. Musimy powstrzymać Leandrę przed wskrzeszeniem Bracchusa Rexa. Oczywiście, że tak, tego demona trzeba powstrzymać i to jak najszybciej. Nasz kolejny krok jest więc oczywisty. Dobra, celem naszej misji było jednak rozwikłanie zagadki morderstwa Rasty Jacka. Choć nieźle nam poszło, nie mamy wyjścia. Musimy przejść naprzód. Racja, jeśli Bracchus jest choćby w połowie tak niebezpieczny, jak twierdzili Jake i Evelyn, nie możemy dopuścić, by jeszcze kiedyś ujrzał światło słońca. Tak jest. Racja, jeśli jest choćby... Dobra, zakończ. Ok, śmiałość, super, gra muzyka. No cóż, to w takim układzie na tym bym zakończył ten odcinek, więc do zobaczenia w następnym i pozdrawiam.